już jest za nami, zrobiliśmy wszelkie analizy, podsumowania, jesteśmy dwa dni przed meczem następnym, w związku z tym za dużo tutaj nie rozmyślamy o tym, co było, tylko o tym, co będzie. Przygotowujemy się i w zasadzie tyle mogę powiedzieć. Także chciałbym, żebyśmy rozegrali dobre spotkanie, skuteczne spotkanie i myślę, że cały zespół jest też na to gotowy. No na pewno było to ciężkie spotkanie. Wiadomo, jak potoczyła się historia tego meczu. Mieliśmy utrudnione zadanie, graliśmy w jednego zawodnika mniej, ale udało nam się wygrać, także z tego jesteśmy najbardziej zadowoleni. Mam swoje spostrzeżenia, które zostawiam dla siebie, dla zawodników i to w zasadzie wszystko. Nie patrzę, czy Różbork przegrał, czy wygrał, czy zremisował. No, na pewno oni mają swój plan, my mamy swój, gramy u siebie i na pewno chcemy najlepiej się zaprezentować i być, tak jak powiedziałem, zespołem skutecznym. To nas interesuje. No na pewno jest to jakiś, powiedzmy, handicap, ale na szczęście szatnia jest na tyle jakby nauczona, że chodzimy twardo po ziemi i wiemy, w jakich okolicznościach zdobywaliśmy te punkty, także na pewno tutaj nikt nie lekceważy nikogo i też nie czujemy się jakoś mega pewni. Także spokojnie gramy, chcemy zagrać swój mecz i to jest, myślę, najważniejsze. Może w wielki sposób nie stresuję się przed tym spotkaniem, ale no na pewno zależy mi tutaj tak samo chłopakom, żeby jak najlepiej wypaść i liczymy na to, że przyjdzie jak najwięcej kibiców na to spotkanie i będziemy wszyscy razem po meczu się cieszyć z punktów.